Wykonawców koncertu galowego 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń Potawa 2014. Oto oni! Brawa, brawa! Zespoły, kapele. No i proszę Państwa, nastał ten moment, bo w tej chwili będziemy informować, co takiego Rada Artystyczna postanowiła. Protokół Rady Artystycznej 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczy Ziemia i Pieśń Szprotawa 11-13 lipca 2014 roku. Rada Artystyczna w składzie: Ida Tamara Zagórska, czynna wokalistka, pedagog z Lubina, Krzysztof Marciniak, tenor, pierwszy solista Teatru Wielkiego w Łodzi, Grzegorz Łukasiewicz, kierownik muzyczny Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Adam Dudzik, kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Żaganiu. Brawa dla nich. Pracowali ciężko 2 dni. Rada Artystyczna wysoko ocenia kulturowe wartości zawarte w prezentacjach zespołów uczestniczących w 22. edycji Szpotawskiego Festiwalu. Kultywowanie folkloru i tradycji regionalnych, edukacja dzieci i młodzieży w wielopokoleniowym muzykowaniu zasługuje na najwyższe słowa uznania i szacunek dla pomysłodawców, organizatorów
i ambasadorów festiwalu, a w szczególności dla uczestników, instruktorów i opiekunów grup. Szanowni, brawo, brawo, bo to są brawa dla was, drodzy państwo. Niech przeczytam dalszą część protokołu Rady. Bardzo proszę panią marszałek, pana burmistrza, żeby zechcieli przyjść do nas na scenę. Zapraszamy panią Elżbietę Polak, marszałek województwa lubuskiego i gospodarza festiwalu, pana Józefa Ruba, burmistrza Szprotawy. Zaczniemy, proszę państwa, od bardzo wyjątkowej kategorii. Jak państwo wiecie, ta edycja jest wyjątkowa dlatego, że jesteśmy w roku Kolberga, Oskara Kolberga, i w tym roku w regulaminie pojawił się zapis, że każdy zespół przygotowywał jeden utwór na podstawie bogatych zbiorów Kolberga. A my, proszę państwa, właśnie w tym szacownym gronie rozdamy szczególną kolejną statuetkę, statuetkę bukowego liścia. To jest nagroda przyznawana za szczególne walory artystyczne prezentacji scenicznej. I te szczególne walory artystyczne Rada Artystyczna zauważyła u pana Włodzimierza Czernisza ze Szprotawy. Aranżację i akompaniament. Zapraszamy pana Włodzimierza. Włodzimierz Czernisz, Szprotawa. Pan Włodzimierz otrzymuje tradycyjną statuetkę bukowego liścia. Jak państwo widzicie, to buczyna szprotawska. Dlatego, tak, to jest fragment buczyny szprotawskiej, bukowy liść przywiązany do drzewa. Drzewo, korzenie, skąd pochodzimy, stąd ziemia i pieśń. Nam bardzo zależy na tym, żebyście państwo śpiewali te pieśni, piosenki od korzeni. Towarzyszy pan burmistrz Szprotawy, ale pani marszałek może powie o swojej nagrodzie. Oczywiście. Nasze tradycje w regionie lubuskim związane są z winiarstwem. Tradycje winobraniowe, żeby przypominały nam też o tych już od XIII wieku wielowiekowych. Dobrze trafiliśmy, bo to jest właśnie dziewczyna, winiarka. Tak, to jest Szprotawa. To jest rzeźba wykonana przez Małgorzatę Bukowicz, lubuską rzeźbiarkę. I tę nagrodę otrzymuje Włodzimierz Czernisz. Zostań jeszcze z nami, bo do grona laureatów statuetki bukowego liścia zapraszamy Radojewiczanów z Radojewic za pieczołowite dbanie o autentyzm strojów. Brawa, proszę państwa. Radojewiczanie, województwo kujawsko-pomorskie. Nagroda za szczególne walory artystyczne, statuetka bukowego liścia oraz lubuska winiarka. Kochani moi, trzeci laureat statuetki bukowego liścia, wyszywanka ze Szprotawy za harmonijne brzmienie. To jest to słynne trio, dwie siostry i ciocia. Szprotawa, wyszywanka. Słuchajcie, może grono laureatów w towarzystwie pani marszałek, pani burmistrz, chwila dla fotoreporterów. A my oczywiście, tak jest, uruchamiamy nasze dłonie. I wielkie brak brawa. Nigdy za wiele. Dziękujemy pięknie, dziękujemy tej grupie laureatów, dziękujemy pani marszałek, dziękujemy panu burmistrzowi. No a my budujemy napięcie w dalszym ciągu. Tak, bo teraz już to czas na tytuł laureata 22. edycji Ziemi i Pieśni. Tytuł laureata oraz nagrody otrzymują, ale nim nagrody, to tych, którzy wręczają te nagrody, którzy ufundowali nagrody, zapraszamy do nas. Są już państwo przed sceną. Zapraszamy do nas na scenę. Zapraszamy państwa na scenę do nas. Fundatorów nagród chyba czekają na brawa, drodzy państwo. Zapraszamy na scenę do nas. Kochani,
moi, kolejność, którą prezentujemy, nie ma większego znaczenia, ponieważ tytuły laureata są tytułami równorzędnymi. Tytuł laureata otrzymuje zespół Podróżą z Żagania. Nagrodę ufundował Klub Wyborczy Wyborców Józefa Rubaty, a wręczy ją pan Łukasz Kowczyk. Zespół Podróżą z Żagania to jest laureat, kolejny laureat 22 edycji. Gniewkownianie z Gniewkowa, województwo kujawsko-pomorskie. Nagrodę ufundował bank spółdzielczy w Żaganiu. I już widzę przedstawiciela banku, że do nas dołącza. Jest pani, ale oczywiście pan Paweł, dyplomy, bo laureaci dostają również dyplomy. Teraz następuje uroczyste przekazanie czeku, czyli to jest ta nagroda, którą bank spółdzielczy ufundował zespołowi. Bo laureaci otrzymują, drodzy państwo, nagrody rzeczowe, czasami są to bony, czasami są to czeki, ale otrzymują również dyplomy, które potwierdzają ich tytuły. Kolejny tytuł laureata przypada zespołowi Wrzosy z Sieci Bożyc. Nagrodą fundował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szprokawie pan Bartłomiej Grono, a wręczy ją pan Ireneusz Gantar, radny sejmiku województwa lubuskiego. Kolejna nagroda, proszę państwa, kolejny laureat, równorzędne nagrody, tak jak pani Teresa wspominała na początku, a te nagrody zabiorą do siebie Sobinianie, Sobina, województwo dolnośląskie. Nagrodą fundowało Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze i pan dyrektor zechce wręczyć nagrodę. A to jest dodatkowa nagroda. To jest nagroda firmy Konsalet z Biechlic. Uwaga, uwaga. Kolejny laureat. Wichowianki z Wichowa. Nagrodę ufundował radny sejmiku województwa lubuskiego pan Ireneusz Gantar oraz PSS z Połem w Szprotawie. Tytuł laureata przypada także zespołowi Pryma z Wruszowa. Nagrodą fundował przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie pan Andrzej Skawiński. Oto oni, dziewczyny piękne jak świteziarki i pan instruktor Krzysztof Zieliński. Rozśpiewane gimnazjum w Ruszowie. Tytuł laureata oraz nagrodę ufundowaną, no właśnie, przez anonimowego darczyńcę. Otrzymują Radojewiczanie z Radojewic. A nagrodę przekaże zastępca burmistrza Szprotawy, pan Paweł Chylak. Ale my mamy również specjalną nagrodę dla tych najmłodszych. Dziewczynki, poczekajcie, 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 bo dla nich mamy specjalną nagrodę. Panie burmistrzu. Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha. I to, co najmłodsi lubią szczególnie. Słodkości, proszę państwa. I zdjęcie może razem, to bardzo proszę. Kolejny tytuł laureata. Kolejna nagroda. Otrzymuje ją zespół
Jaworek z Rzepnowa. Nagrodę ufundował Pałac Henryków. Nagrodę w imieniu pani Anety Urbaniak wręczy burmistrz wiceburmistrz Protawy, pan Paweł Chylak. Kolejna nagroda. Zespół Fujianki z Proboszczowa. Województwo Dolnośląskie. Nagrodę ufundowały Zakłady Usługowe Zachód z Poznania. Nagrodę wręczy burmistrz Protawy, pan Józef Rubacha. Dziękujemy pięknie. No właśnie, żeby ten wulkan tam w Proboszczowej nie wybuchł. Ale dziewczyny gorące mogą zostać. I mogą wybuchać, prawda? Moi drodzy, kolejny zespół. Wyszywanka z Protawa. Województwo lubuskie, tytuł laureata. Nagrodę fundował Punkt Informacji Europejskiej Europę Direct przy Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Nagrodę wręczy zastępca burmistrza Szprotawy, pan Paweł Chylak. Kolejna nagroda. Pojedzie do Olbrachtowa. Mała Tęcza. To ci najmłodsi uczestnicy. Nagrodę ufundował Zarząd Powiatu Żagańskiego, a wręczy ją pan Zbigniew Teller, członek zarządu. Nagrodę ufundowaną przez Szprotawski Dom Kultury i tytuł laureata otrzymuje zespół Radośni z Wróblowic. Nagrodę wręczy pani dyrektor Teresa Zipna. Kolejna nagroda i kolejny tytuł laureata. Otrzymuje ją zespół pieśni dawnej Jarzębina z Brzegu, województwo łódzkie. Nagroda ufundowana przez Zakład Stolarski Andrzeja Hoszmana ze Szprotawy oraz firmę Consalnet. Nagrodę wręczą burmistrzowie Szprotawy, pan Józef Rubacha i pan Paweł Chylak. Kolejny tytuł laureata i kolejna nagroda. Otrzymuje ją zespół Stypułowianie ze Stypułowa, województwo lubuskie. Nagrodę ufundował radny Sejmiku województwa lubuskiego Ireneusz Ganczar, który osobiście wręczy nagrodę. Dla fotoreporterów. Dobrze, moi drodzy. I ostatni nagrodzony i ostatni tytuł laureata tej 22 edycji, ale nie ostatnie emocje. Odbiorą je artystki i artyści z zespołu Polne Maki z Grębocic. Województwo Dolnośląskie. Nagrodę fundował Jacek Leklik z Legnicy, a wręczy ją zastępca burmistrza pan Paweł Chylak. A teraz, proszę państwa, kategoria, ta nowa kategoria, która pojawiła się w tym roku. Nagrody za szczególne walory artystyczne wykonania pieśni Oskara Kolberga. I pierwsza taka nagroda wędruje, uwaga, uwaga, do zespołu Prymas z Ruszowa. Nagrodę ufundował Zarząd Powiatu Żagańskiego, wręczy pan Zbigniew Teller.
nagrodę, przypominam, za szczególne walory artystyczne w wykonaniu utworów Oskara Kolberga. Czy też czas dla fotoreporterów, panie Zbigniewie, z tymi młodymi wykonawczyniami? Dobrze, fotoreporterzy się przesuwają, a my czytujemy kolejnego laureata, kolejną nagrodę w tej samej kategorii. Otrzymują dziewczyny z Wyszywanki, Szprotawa. Nagrodę ufundował burmistrz Szprotawy, pan Józef Rubacha, który osobiście wręczy nagrodę. Ale liczy się po i zdjęcie dla reporterów. I ostatni nagrodzony w tej kategorii. Mała Tymcza, Olbrachtów. Nagrodę fundował PSS Społem Szprotawia. Wręczy ją zastępca burmistrza Szprotawy, pan Paweł Chylak. Jeszcze raz wielkie brawa, gratulujemy. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec protokołu. I nie koniec nagród. Ponadto swoje nagrody przyznali Kazimierz Pańtak, radny sejmiku województwa lubuskiego. Nagroda specjalna dla zespołu Jutrzenka z Siedliska. Czy jest reprezentacja zespołu z nami? Jest. I też sekundka dla fotoreporterów. Więcej za reklamę zapłacić, lepiej tutaj dać. No. Nic chyba z tego wyborcza. Nie wstajmy, jak na tej drodze. Za wspaniałą współpracę z Domem Kultury tutaj w Szprotawie. Chciałabym wręczyć, chociaż właściwie najlepszy to jest kwiat żywy, ale to jest własnoręcznie robiony w imieniu zespołu Jutrzenka z najlepszymi pozdrowieniami, życzeniami zdrowia, pomyślności. No i do zobaczenia na przyszłym. Jak żywa, nawet większe. Pięknie, dziękuję. Cudownie wykonane. Słuchajcie, jesteście mistrzyniami. Adolci? Dziękujemy pięknie. Kolejna nagroda specjalna przyznana przez Mirosława Gąsika, radnego powiatu żeleńskiego. I tę nagrodę odbierze zespół Dojrzałe Kłosy ze Szprotawy. Zdjęcie. Skoro już robimy wszystkim zdjęcia, to bardzo proszę. Podejdźcie bliżej, śmiało.